W dniach 5-8 kwietnia 2014 roku delegacja Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Rzeczypospolitej Polskiej spotkała się z przedstawicielami środowisk polskich mieszkających we lwowskim oraz winnickim okręgach konsularnych. Senatorowie przewodniczący komisji Andrzej Person, wiceprzewodniczący Nina Sagatowska i Łukasz Abgarowicz oraz Leszek Czarnobaj, Robert Dowhan, Stanisław Gogacz, Marek Konopka, poseł Jerzy Kozdroń i burmistrz Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak odwiedzili Lwów, Iwano-Frankiwsk, dawny Stanisławów, Kamieniec Podolski, Nową Uszycę, Bar oraz Latyczów. Podczas wizyty zostały omówione m.in. kwestie związane z działką pod Dom Polski we Lwowie oraz ukończenie budowy Domu Polskiego w Barze. Myślę, że to była bardzo owocna wizyta. Oglądaliśmy kończący się wreszcie Dom Polski w Barze po tylu latach, ale to będzie niezwykle istotne miejsce, a także rozpoczęty dopiero, ale mam nadzieję, że z dużym sukcesem zakończony budowę Domu Polskiego we Lwowie. Miejsca niezwykle ważnego także dla rodaków, ale i dla Ukrainy, dla Europy, dla tych nowych stosunków, jakie bez wątpienia się rozpoczynają. Ponadto komisja odwiedziła prężnie działające nowe Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, Sanktuarium Matki Boskiej Bołszowieckiej i Młodzieżowe Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach oraz Sanktuarium Matki Boskiej Latyczowskiej. Podczas wizyty senatorowie złożyli kwiaty na cmentarzu obrońców Lwowa oraz na mogiłach zbiorowych Nowej Uszycy, Barze i Latyczowie. Polska musi pamiętać o Kresach, musi chronić to wielkie dziedzictwo, żeby przekazać następnym, a teraz czerpać tego, bo po prostu obcując z pięknem, stajemy się i lepsi, i ubogaceni. My tam staramy się wtedy lepiej pracować i na pewno to nas ubogaca i zachęca właśnie do wielkiej pracy.